Panie i Panowie, witamy na tegorycznej edycji szkolnego Smartal. Dziękujemy za tak liczną obecność. Zapoznam Was z zasadami konkursu. Występujący uczniowie po kolei pokażą nam swoje talenty. Każdy występ oceni jury, ale ich opinia nie będzie miała wpływu na ostateczny wynik konkursu. To Wy zdecydujecie, kto wygra. Dlatego, że w poniedziałek, po długim weekendzie, dostaniecie karty do głosowania. Na karcie zaznaczycie swojego faworyta. Ze względu na długi weekend wyniki zostaną ogłoszone 13 czerwca. Informuję też, że klasy czwarte idą na obiad na długiej przerwie, zresztą starszych klas. Zaraz zaczniemy, ale ktoś musi ocenić naszych zawodników. Potrzebujemy jury. Jako pierwsza jury będzie miła, bardzo rozgadana osoba, Kaja Krakowiak. Następna będzie absolwentka naszej szkoły i uczestniczka byłego Marcale, Zuzanna Glinkowska. Trzecią osobą w jury jest wspaniała nauczycielka matematyki, Beata Nowakowska. Ostatnia, ale nie najgorsza będzie, sympatyczna, ale często niespokojna, Zuzanna Jędrzejczyk. I Oskarowi Kurzawie. A więc bez zbędnego przedłużania zapraszamy na scenę Marilę Szumerską z grą na keyboardzie Billie Eilish Love.
źle, ale trening czyni mistrza i no, jak to być taka trenować, to się uda. Bardzo dobrze, jako pierwsza uważam, że tutaj bardzo dobrze sobie poradziłaś. Słuchajcie, tutaj przed Wami pierwsza reprezentantka połączyła kurs, który na instrumencie ze śpiewem. Bardzo wysoki tutaj poziom wokalny, a więc duże brawa. Z 5A.
Zobaczymy, co będzie.
czasem trochę stres w ogóle. Ja to rozumiem, wszyscy myślę, że też rozumiemy, że występować w taką publiczność jest bardzo trudno. A ja bym powiedziała, że chyba zapewne zdarzyła się. Bardzo fajna,
ale w pierwszej części myślę, że no, zatyczki by się przydały. Tak, dziękuję. Thank you.
Thank you.
oklaski. No i myślę, że jeszcze więcej pewności siebie i będzie przecudownie, ale już tak było niesamowicie. Bardzo mi się podobało. Musiałam tutaj wybrać pochwałkę, staram się pomachować, bo tak się gorąco zrobiło, że
nie mogłam. Thank you.
dobrze wszystko wygląda, a wysoki poziom precyzji, taki ciekawy układ choreograficzny. Jak dla mnie trochę tego bardzo mało, to za krótko. Ja popracowałam trochę nad techniką, więcej trochę do treningów. To w jakimś stopniu jakby poprawię na pewno wygląd układu, ale ogólnie fajne emocje i troszeczkę zabrakło mi kontaktu z widownią, ale brawo za uwagę i dzięki. Dziękujemy za tak publiczną obecność. To już koniec tych występów.